Witam wszystkich bardzo serdecznie w 10. już odcinku serii Portal Knights. Właśnie wszedłem do gry i okazało się, że mamy tutaj jakiś evencik drobny. Tym razem coś, co możemy bardzo szybko wyczyścić, więc postanowiłem to szybko zrobić. Wszystko, co mam do zrobienia, to wyeliminować trochę papug. Widać, pomimo poziomu tego terenu, papugi są o wiele silniejsze niż na to wskazuje kraina. No ale widać, tak właśnie działają te eventy. I nawet wyrzucają już zielone kawałki portali. Dobrze, troszkę tych papug mamy do wyeliminowania, ale mam nadzieję, że nie potrwa to zbyt długo. Jak widać, te papugi jednak całkiem mocno biją, więc użyjemy miksturki. I za chwilę powinniśmy mieć już ten quest z głowy i będziemy mogli przejść do kolejnej mapy. Dobrze, zupełnie niepotrzebnie atakowaliśmy tę akurat papugę, jako że szmaragdowe są już wyczyszczone. Dobrze, poszukajmy kolejnej paczki. Papug na pewno gdzieś tutaj się powinny jeszcze kręcić. Dobrze, tam coś widzę. Jest szmaragdowa, to ją zostawimy w spokoju. Dobrze, akwamarynowe też są załatwione, zostały nam tylko lazurowe. No, walka z dwoma naraz jest już troszeczkę kłopotliwa. Dobrze, jeszcze potrzebujemy znaleźć trzy niebieskie. Zobaczmy, tutaj zdaje się... Tak, to jest akwamarynowa. I co ciekawe, wyrzuciła nam papugę. Weźmy, może zobaczmy szybko, co to jest. Prawdopodobnie jest to pet, może... No i w rzeczy samej. Teraz będzie nas... Za nami podążała papuga? No czemu nie? Tak się właśnie zastanawiałem, czy... Ta gra może oferuje... Takie rzeczy jak unikalne przedmioty, coś, czego nie można wykraftić, a co wypada z potworów, ale szczerze mówiąc, na nic takiego się jeszcze nie natknąłem. Tak więc prawdopodobnie poza takimi kolekcjonerskimi przedmiotami jak takie zwierzątka, nic specjalnego nam tutaj nie będzie wypadało poza ogólnodostępnymi rzeczami, co jest troszeczkę rozczarowujące, ale rozumiemy, że to jest wciąż jeszcze wczesny akces i nie można wiele się spodziewać. No dobrze, no biegam już od dłuższego. A, chwilkę. Ta wygląda na... Tak. To jest papuga, jakiej szukamy. Ta niestety jest tylko akwamarynowa. Dobrze, zagrowaliśmy tutaj tego gościa, ale nie będziemy się nim zajmować, nie ma czasu na to.
Miałem nadzieję, że ten quest nie potrwa dłużej jak 5 minut, ale niestety już to jest nieaktualne. Tutaj ponownie nie te papugi, których szukamy, chociaż ta wygląda na prawidłową. Ale chyba nie, chyba to jest też akwamarynowa. Tak. A cóż, szukamy dalej. Tutaj również akwamarynowe. Widać, że są takie jasne. Mam nadzieję, że się nie okaże, że musimy resetować mapę, by się pojawiło coś nowego. Ale do tego może niestety dojść. Cały czas nie te, których szukamy. Dobrze, wiecie co? Nie chcę przedłużać bez sensu odcinka, więc tutaj utnę. Załatwię resztę papug i wtedy wrócimy. Dobrze, trochę to trwało, ale znalazłem wreszcie ostatnią lazerową papugę. Niestety jeszcze ta zielona nam się tutaj przyczepiła. Ale wreszcie quest został wykonany. I gdzie ja teraz pójdę, żeby go zakończyć? To jest dobre, ciekawe. Czy może już został zakończony? Wygląda to, że tak. Tylko, że nie wydaje mi się, byśmy otrzymali cokolwiek za to. Nawet nie widziałem jakiegoś wzrostu doświadczenia, nic takiego. Nie, doświadczenie w ogóle nie wzrosło. Może pieniędzy trochę dostaliśmy, tylko nie zauważyłem. No cóż, dobrze, rozdajmy te atrybuty. I weźmy się wreszcie za kolejną mapę. Czyli tak, tutaj będę, od tego momentu jest dla mnie wszystko nowe. Więc to będzie gra na ślepo. A już nie będę ucinał tej podróży tutaj. Tak więc ze zdjęcia można wywnioskować, że jest to jakaś śmieszna kraina z grzybami. No ale cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że znajdziemy wreszcie trochę żelaza. W sumie tylko tego nam brakuje. Ale tak naprawdę nie wiem jeszcze, jakie materiały będą potrzebne do craftingu, gdy już ulepszymy wszystkie nasze stacje craftingowe. No i rzeczywiście jest to taka grzybowa kraina. Nawet bardzo ciekawie wygląda. Wszystko jest tak jakby patrzone przez zielonkawy filtr. To może od razu zobaczmy, co te grzyby robią. I grzyby wyrzucają grzyby. Co za niespodzianka. Tak, grzyby i wodę. No, bardzo ładnie, czyli jakbyśmy znaleźli się w sytuacji, w której potrzeba dużo, dużo miksturek zrobić, można przyjść do tej krainy i bez problemu znajdziemy naprawdę dużą ilość wody. Dobrze, to widzieliśmy grzyby. Spójrzmy może jeszcze pod nogi, czy tutaj czasem coś nam nie wystaje ciekawego. Mamy węgiel. Tak, czyli kraina z grzybami, węglem, ale nadal nie widzę nic, co by wskazywało na obecność żelaza. Nie, tutaj cały czas. Chociaż. A nie, patrzcie na to, patrz, co jest, zdaje się, żelazo. Tak, mamy żelazo, hura! Czyli prawdopodobnie w tym, może jeszcze nie w tym, bo na pewno resztę odcinka spędzimy na eksploracji tego terenu. Ale w kolejnym odcinku będziemy się zajmować dużą ilością craftingu. Tak więc dobrze, zobaczmy może
ile mamy stąd portali? Dwa portale będą wychodziły z tej. Nie, trzy. Z tej krainy będą wychodziły trzy portale. Ale na razie może przejdźmy się tutaj do tej kopalni. A, jak widzę węgiel, to po prostu nie mogę się powstrzymać. Choć też podejrzewam, że mamy dość węgla, ale w sumie nie wiadomo, bo jeżeli na miedź potrzebowaliśmy dwóch grudek węgla, żeby wytopić jedną sztabkę, kto wie, ile będzie potrzeba na żelazo. Może być więcej. Tak jak z miksturkami, gdy robimy wyższy poziom miksturki, nagle się okazuje, że musimy użyć więcej wody. Dobra, te robaki już widzieliśmy wcześniej. Małe pająki też widzieliśmy. Tak więc tutaj na razie nic nowego. Kopalnia idzie dalej w dół. I tu jest żelazo, na pewno go nie ominiemy. Choć też postaram się za dużo tego wszystkiego nie kopać, żeby nie zanudzać. Chociaż czy ja wiem? Patrząc na filmy z Minecrafta, właściwie jedyne co się robi, to właśnie kopię. Tak więc kto wie, może nie jest to wcale tak mało interesujące, jak mi się wydaje. Bardzo lubimy, kiedy jakieś tam mumie próbują nas opluć, ale dziękuję bardzo. Zobaczmy. Te rzeczy, które wylatywały wcześniej, no oczywiście jest to zrozumiałe. Raczej przez jakiś czas nie zobaczymy niczego specjalnie nowego, oprócz oczywiście tego żelaza. Tak, będąc tutaj w tej kopalni, postaram się wykopać każde żelazo, jakie zobaczymy, ale na powierzchni będę omijał i po prostu wrócę tutaj między odcinkami, by wykopać resztę. W pierwszej kolejności na pewno po prostu ulepszymy wszystkie stacje craftingowe, a potem dopiero zobaczymy, ile tak naprawdę będzie nam potrzeba materiałów, żeby ulepszyć cały ekwipunek. Dobrze, czyli ta kopalnia była w miarę krótka, co mi się nawet podoba. Te podziemia, które widzieliśmy, bodajże to była druga pustynia, które były tak niesamowicie długie, no trochę to męczące było niestety. Tym bardziej, że nie mogliśmy się spodziewać tak naprawdę, by znaleźć cokolwiek nowego w takim podziemiu. Więc wydłużanie ich niepotrzebnie jest, powiem wręcz, męczące dla gracza. Dobrze, to jest kopalnia, którą przed chwilą zwiedziliśmy. Wejdę trochę wyżej, żeby się lepiej rozeznać. Dobrze, czyli tak, tutaj jest ta kopalnia. Tutaj mamy zaraz portal, którego wcześniej nie widziałem, nic nie szkodzi. Tam dalej coś tak, jakbym coś widział w tym miejscu, ale nie jestem pewien. Troszeczkę filtr na tej mapie nam przeszkadza widzieć dalej. Tam też mamy coś jakby kopalnie. I tutaj po środku są jakieś ruiny wioski. Prawdopodobnie pod tym będzie skarb, pod tymi dwoma strukturami. Ale tak poza tym... No, krainka taki pierścień z jeziorem po środku i wioską. No, całkiem sympatycznie. Dobrze, to idźmy, może na razie aktywujmy ten portal. I tak, otworzyły nam się drzwi do krainy numer 9, podobnie tropiki. No, dużo czasu minie, nim tam się przejdziemy. Tak, nowy typ ślimaka, fioletowe tym razem. Czy jak kto woli się zagłębiać w kolory purpurowe. Tak, ze ślimaków nic ciekawego nam nie wypada, więc nie będziemy się już więcej nimi zajmować. Mamy tutaj papugi, których wcześniej nie mogłem znaleźć, jak miło. Ale i tak by nam tego nie zaliczyło, bo musieliśmy te papugi wyeliminować koniecznie na tamtej mapie.
Więc na razie będę szedł dalej wzdłuż tego pierścienia, szukając nowych portali. A później na samym końcu, no i tak jak też mi się wydawało, jest to portal. Pójdziemy na środek i zobaczymy, co tam się kryje w tych ruinach wioski. Tak, trzeba będzie dorobić trochę fragmentów. Tak, nie zabrałem ich. Dobrze, drugi portal otworzony. I mamy zimową krainę, numer 3. Bardzo ładnie, czyli to będzie kolejna kraina, do której wstąpimy. Dobrze, to są tylko ślimaki. Na razie przemierzajmy dalej. No, żelazo na szczęście jest całkiem ładnie widoczne, więc nie będę miał problemów z uzupełnieniem zapasów. Choć nie występuje go tutaj tak dużo, prawdopodobnie na modłę poprzednich pustyń zobaczymy później coś takiego, że będzie kolejna taka kraina grzybowa, tylko że będzie w niej bardzo dużo żelaza. No, spodziewam się czegoś takiego, zobaczymy jak będzie. O, tutaj się jakieś ciekawsze rzeczy robią. Mamy jakąś kopalnię. Dobrze, od razu ją zwiedźmy. No i ta kopalnia już nam się troszeczkę ciągnie dalej. I nic z tego nie wyszło. Dobrze. Ciągnie nam się bardzo daleko do ślepego zaułka. Cóż, można to zrozumieć, w końcu ta kopalnia musi się gdzieś kończyć. Frekwencja występowania tych przeciwników prawie zniechęca mnie do jakiegokolwiek unikania ich ataków, ale... Nie zawsze wyrzucają te serduszka, żeby się wyleczyć. I tutaj mamy troszeczkę bardziej otwarty teren, czyli znowu będziemy musieli się teleportować zamiast wychodzić. Oj, 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 niebezpiecznie się robi. Lepiej wezmę miksturkę. Nadal nie mogę się przyzwyczaić do tego, że podczas walki postać zamiast skakać się turla. Choć wydaje mi się, że można to zmienić, tylko niech nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Jak będę pamiętał, to postaram się to sprawdzić. Dobrze. Killefek nam się troszeczkę popsuł, szybko go naprawię. No, te podziemia się troszeczkę już ciągną. Może nawet na ich końcu znajdziemy trzeci portal. Tak, piorunowy nietoperz. Kolejny przeciwnik, którego widzieliśmy już wielokrotnie. I co? I tu mamy koniec. Dobrze, to skorzystaj może z okazji i szybko wykopmy resztę tego żelaza. No, całkiem spora żyła. Dobrze, to jest tylko pusta klatka, nie będziemy się tam nią zajmować. Już kilka takich klatek mamy, a i tak w końcu nie bawimy się w jakieś budowanie wioski.
Dobrze, myślę, że wystarczy kopania żelaza na razie. Zobaczmy, co było. W tamtym jeszcze jednym korytarzu. On zdaje się szedł tutaj w tym kierunku. Jest tu jakaś klatka. Aha, czyli taki sam pokój, jak przed chwilą odwiedziliśmy. Na początku myślałem, że fizyka wody jest bardzo podobna do Minecrafta, ale teraz bardziej to przypomina terrarię. Czyli każdy z bloków wody ma właściwie swoją objętość. Czyli nie jest taki zero-jedynkowy, jak to w Minecrafcie jest przedstawiane. Dobrze, jeszcze troszeczkę żelaza. I nic więcej tu nie ma, czyli ta kopalnia została wyczyszczona. Ponownie nie będę próbował z niej wychodzić, tylko od razu się przeniesiemy. Z tą różnicą, że teraz po prostu pójdę w drugą stronę. I niedługo tą kopalnię powinniśmy zobaczyć. To jest tak, standardowy żółw obracający się. Na szczęście z nimi potrafimy już walczyć, więc to nie będzie żaden problem. Większy żółw. Aha, czyli to samo dokładnie co było w poprzedniej, na poprzedniej mapie. Czy to. Nie, to nie jest kopalnia, w której byliśmy wcześniej. Oj, no to mogło się dla nas bardzo źle skończyć. Dobrze, z tej strony już nic nie ma. Tak, ponownie nie zauważyłem, że nam się zepsuł łuk. Tyle razy wyskakiwał ten robak, że wreszcie się doczekał, ale wiecie co? Jeszcze raz tutaj spojrzę dokładnie, co tu się dzieje. Może moglibyśmy zbudować tutaj przejście. O, dobrze, jesteśmy wystarczająco wysoko, by można było jeszcze zaczerpnąć trochę powietrza. Ale nie, to jest po prostu taki wielki spad. I nie mamy tutaj, szczerze mówiąc, czego szukać, więc. Wyjdźmy na powierzchnię i jesteśmy przy tej wiosce, to może. Zobaczmy, czy pod tymi strukturami znajdują się jakieś skarby, tak jak to było na pustynnej mapie. I tak, coś tutaj jest. Niestety wszystko jest pod wodą i prawdopodobnie. Nic specjalnego tutaj nie było, trochę żelaza. No cóż, żelazo zawsze się przyda. Ale tak, poza tym nic naprawdę na tyle interesującego, żeby się zajmować tymi miejscami. Dobrze, zdaje się, że te ruiny są całkowicie puste. Tak, musimy bardzo uważać, żeby nie wpaść do tego jeziora, bo już z niego nie wyjdziemy. Tak, całkowicie puste miejsca. To jeszcze tylko pójdziemy
tu i zobaczymy, co jest w tamtej strukturze. Ten skarb omijam, no poza kilkoma grudkami żelaza i tak nie znaleźlibyśmy nic interesującego, więc tutaj pogadajmy sobie z gościem. Tak, przynieść mu żelazo. Mamy dość żelaza dla ciebie, co nam dasz? 4 sztabki za 16 grudek. Nie wiem, szczerze mówiąc, ile potrzebujemy żelaza, żeby wytopić jedną sztabkę. Ale biorąc pod uwagę, że przy podobnym queście dotyczącym miedzi dostaliśmy właściwie 2 razy więcej sztabek niż normalnie byśmy dostali, gdybyśmy to próbowali sami wypiec. Tak więc to kazałoby nam pomyśleć, że potrzeba 8 grudek żelaza, by zrobić jedną sztabkę. Interesujące. Dobrze, wydaje mi się, że tutaj wszędzie już byliśmy wcześniej. Dobra, czyli na tym etapie zaczynamy już szukać ostatniego portalu. I portal znajduje się w tym kierunku. A tutaj trzeba będzie przejść się górą. Co to jest za zielona poświata tam? Na tamtym NPC-u? A czy się przeciwniku? Dobrze, jeszcze raz użyjemy kompasu. Portal jest bardzo blisko w tym kierunku. Ha. Może być, że jest gdzieś pod nami zaraz. Zanim tam spadniemy, jeszcze przejdę się tutaj trochę dookoła. Ojojoj, dobra. Zagrowaliśmy trochę przeciwników. Portal do tyłu. Dobrze, portal jest na dole na pewno. Prawdopodobnie musimy zeskoczyć jeszcze tutaj. Ale nadal nic nie widzę. Bardzo, bardzo blisko tutaj zaraz przed nami, czyli jest gdzieś pod ziemią. Cholera, to będzie problem. Dobrze, wiecie co? Odcinek ten już ma te swoje... Aha, jednak to był przeciwnik. Już wynosi te 30 minut, więc pomimo, że nie znaleźliśmy jeszcze tego ostatniego portalu, to tutaj wstrzymam grę, bo myślę, że będę musiał się troszeczkę przekopać przez tę górę i najwyżej zrobię update na ten temat w następnym odcinku. A na razie... Chociaż nie... Po prostu tutaj wstrzymam grę, zajdę szybko ten portal, wrócimy, pokażę go i wtedy zakończymy odcinek. No i udało się, portal został znaleziony, jest w tak badziewnym miejscu, że aż nie chce mi się wierzyć, że gra mogła coś takiego nam wygenerować. No ale niestety, jest jak jest i trzeba po prostu jakoś z tym żyć. Jak widać, jest to całkowicie niedostępne miejsce. Gdzieś kompletnie pod tą wyspą. Ale dobrze, ostatni portal uruchomiony. Zobaczmy szybko, dokąd prowadzi i mamy kolejne tropiki. Dobrze. Czyli zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie przejdziemy do jakiegoś krawcenia i potem pójdziemy do trzeciej krainy zimowej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.